29 marca odbyła się 63. sesja Rady Powiatu w Policach. Gośćmi byli Jolanta Majka, która w lutym została mistrzynią świata na ergometrze wioślarskim oraz jej trener Tomasz Kaźmierczak. Wyżej wymienieni zostali także docenieni podczas gali z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia klubu KSI Start Szczecin i uzyskali tytuł najlepszego zawodnika i najlepszego trenera roku. Gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów złożyli starosta policki Andrzej Bednarek wraz z zarządem powiatu, przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski oraz radni Rady Powiatu. Po otwarciu obrad radni wysłuchali sprawozdania z pracy zarządu powiatu i podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków z PFRON-u. Ponadto wysłuchano sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach za 2023 rok, wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej sprawozdania z realizacji w 2023 roku Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz sprawozdania z wykonania w ubiegłym roku zadań określonych w Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych w Powiecie Polickim.